pozwólcie, że rozpocznę. Otwieram 24. sesję Rady Gminy Szczecinek, zwołaną zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jako sesję nadzwyczajną na wniosek wójta z przesłanym porządkiem obrad do Państwa i z projektem uchwały z uzasadnieniem. Stwierdzam, że materiały zostały dostarczone Państwu zgodnie z wymogami. Wniosek został przesłany na moje ręce jeszcze 31 marca. Materiały zostały dostarczone zgodnie z regulaminem, zgodnie z ustawą. Mam termin 7-dniowy na zwołanie sesji nadzwyczajnej. Skorzystałem z tego i zaproponowałem na dzisiejszy poranek debatę w ramach sesji nadzwyczajnej nad jednym punktem porządku obrad. Czy zawiadomienia zostały Państwu dostarczone za pokwitowanie, także nie było problemu. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych, 4 radnych usprawiedliwionych. Zatem uchwała podjęta zgodnie z porządkiem obrad będzie miała moc prawa. Czy są uwagi do porządku? Nie widzę. Zatem pozwolę sobie jeszcze raz tylko przywitać Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, pracowników administracji i rozpoczynamy. Przeczytam projekt uchwały, którego dotyczy dzisiejsza sesja nadzwyczajna. Pozwolę sobie usiąść. Uchwała dotyczy w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, rozporządzenie ministra środowiska z dnia 22 lipca w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Szczecinek pozytywnie opiniuje zweryfikowany projekt planu aglomeracji Szczecinek dla Gminy Szczecinek, Miasta Szczecinek i Bobrze-Sulinowo. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Szczecinek. Paragraf trzeci. Uchwała traci moc numer 32 z 220 z 2005 roku Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 15 marca 2016 roku marszałek województwa zachodniopomorskiego zgodnie z artykułem 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne wystąpił do Rady Gminy Szczecinek z prośbą o zaopiniowanie zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek w związku z wystąpieniem burmistrza miasta Szczecinek, burmistrza Bobrze-Sulinowo i wójta gminy Szczecinek z wnioskiem o likwidację istniejącej aglomeracji Szczecinek o równoważnej liczbie mieszkańców 51 021 oraz wyznaczenie nowej aglomeracji Szczecinek o równoważnej liczbie 58 920 mieszkańców. Istniejąca aglomeracja obejmuje następujące miejscowości: Szczecinek, Dalęcino, Schodniki, Trzcinno, Gałowo, Radacz, Dwójka, Parsencko, Trójka, Tarnina, Trzesieka, Brzostowo, Dębowo, Gałowo, Marcelin, Kolonia, Marcelin, Godzimierz, Kolonie, Gwda Wielka, Gwda Wielka, Gwda Mała, Kucharowo, Mosina, Jelenino, Sitno, Sitno Kolonia, Świątki.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem do aglomeracji Szczecinek dołączone zostaną miejscowości Drężno, Dziki, Kwakowo, Malechowo, Miękowo, Omulna, Spore, Spotkanie, Stare Wierzchowo, Przebiechowo, Turowo, Wierzchowo, Wilcze Laski, Żółtnica, Opoczyska, Węglerów. Natomiast wyłączone z aglomeracji zostaną miejscowości Tarnina, a także Brzostowo, Przesieka i Świątki, które z dniem 1 stycznia 2010 roku stały się częścią miasta Szczecinek na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalania granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miast. Zgodnie z artykułem 80 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego opiniuje projekt planu aglomeracji Szczecinek w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu planu aglomeracji. Niezłożenie opinii w wyznaczonym terminie uznaje się za jego pozytywne zaopiniowanie. Zgodnie z artykułem 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne Sejmik Województwa wyznacza aglomerację w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest pismo dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zamiejscowy z Koszalina z dnia 11 marca 2016 roku w załączeniu. Podpisał wójt Ryszard Jasionek. W załączeniu macie Państwo również marszałka województwa to pismo, o którym tutaj wspomniał. Czy do proponowanego projektu uchwały ktoś chciałby, pan wójt chciałby, czy nic nie chciałby? Szanowni radni, pokusiłem się i poprosiłem pana przewodniczącego o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z aglomeracjami. Może to wynikało z jakiegoś niedoinformowania, ale problem ten jest naprawdę bardzo złożonym problemem. I nawet w piątek otrzymaliśmy pismo Urzędu Marszałkowskiego ponaglające, że terminy niestety, żeby ująć naszą aglomerację w KPOS-ie, czyli Krajowym Programie Ochrony Środowiska, ostateczny termin, żeby podjąć takie działania, żeby można było w tym roku jeszcze wpisać się do Krajowego Programu, który nam otwiera możliwość finansowania, to o czym mówiłem na sesji w czwartek. Jednak to jest dowód na to, że nie tylko my pracujemy nad tym, ale wszystkim na tym zależy, żeby rozwiązać problem dotyczący sieci kanalizacyjnych w gminie Szczecinek. Też za chwilę, jeśli będzie taka decyzja radnych, ja się udaję w podróż po to, żeby wszystkie dokumenty w odpowiednich miejscach poskładać, tak żeby sejmik województwa mógł 26 na sesji nam zaakceptować ten projekt. Już więcej. W międzyczasie odbyłem jeszcze 3 spotkania z mieszkańcami. W sobotę, w niedzielę, w sobotę i w piątek. Nie ma żadnych obaw, mieszkańcy rozumieją tą sytuację. Rozmawialiśmy też dużo telefonicznie z radnymi i którzy mieli jakieś tam wątpliwości. Były pytania, były rozmowy. Wydaje mi się, że ta uchwała powinna być podjęta, bo to otwiera możliwość dalszej egzystencji naszej gminy, naszej rozwoju egzystencji, rozwoju naszej gminy. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Nie przewiduję żadnej dyskusji na ten temat, ponieważ miały miejsce różne rozmowy różnego rodzaju wcześniej. Ten temat jest drążony przynajmniej już od pół roku.
Zatem stwierdzam, że na sali obrad jest 11 radnych. Przejdziemy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów za, przy jednym głosie wstrzymującym, czyli było 10 głosów za. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam nadzwyczajną sesję bieżącej kadencji. Jest to sesja 24. Dziękuję Państwu za uczestnictwo. Do zobaczenia jeszcze raz w kwietniu.